Dostaliśmy wiadomość, że w jednej z sal wykładowych skradziono laptop. Udajemy się na miejsce zdarzenia, by dokonać pełnych oględzin tego miejsca zdarzenia. Wykonamy fotografię oraz spróbujemy ujawnić i zabezpieczyć ślady, które ewentualnie mógł zostawić sprawca na miejscu zdarzenia. Wszystkie czynności postaramy się wykonać bardzo dokładnie, by i ślady, i fotografia dokładnie pokazywały obraz, faktyczne uszkodzenia, które mógł ewentualnie poprowadzić czy spowodować sprawca. Teraz będziemy wykonywali dokumentację fotograficzną. Pozwolę sobie położyć dokumenty, nasze materiały. Najpierw na miejscu zdarzenia powinna być wykonana dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna najpierw szerokim kątem obrazująca całe miejsce zdarzenia, czyli jeżeli to będzie ta sala, to mamy przed sobą drzwi, które musimy sfotografować, ale najpierw musimy pokazać cały korytarz i wszystkie inne drzwi, bo nie wiemy, którymi drzwiami sprawca przyszedł do nas i czy też ewentualnie oknem, ale widzę, że okna są zamknięte, więc na pewno przyszedł, bardzo możliwe, że tą samą drogą, którą ja tutaj wchodziłem. Wykonamy teraz dokumentację fotograficzną. Szybciutko przygotowujemy sprzęt. Ponieważ nie ma tutaj wystarczająco dużo światła, spróbujemy w takim razie doświetlić lampą. Proszę Państwa, wykonujemy zdjęcia. Tak, proszę Państwa, mamy już wykonane zdjęcia całego korytarza. Drzwi do sali znajdują się tam dalej. W takim razie po wykonaniu jeszcze zrobię jedną fotografię pokazującą dokładnie umieszczenie drzwi na wysokości korytarza. Mamy teraz już podstawowe zdjęcia, które pokazują nam, gdzie znajdują się drzwi do sali, w której zginął laptop. Teraz, proszę Państwa, przejdę do zabezpieczania śladów. Przygotuję do tego odpowiednie materiały. Po sfotografowaniu korytarza, w którym znajdują się drzwi do sali, z której skradziono laptopa, spróbujemy poszukać śladów na drzwiach. Prawdopodobnie sprawca, jeżeli chciał wynieść laptop z tej sali, musiał otworzyć te drzwi. One, wiadomo, że nie były zamknięte na klucz. Mamy taką informację od pracowników tej uczelni, więc nie musiał używać żadnego wytrychu, nie musiał używać żadnych własnych kluczy. Wiemy, że po prostu drzwi były otwarte. Sprawdzamy. Nie chcę teraz dotykać, żeby nie zatrzeć śladów ewentualnie, które mógł pozostawić sprawca na tych drzwiach. Spróbujemy poszukać śladu, który mógł zostawić sprawca na tych drzwiach. Do tego celu wykorzystamy naszą walizkę kryminalistyczną, w której znajdują się różne pomocne narzędzia, dzięki którym będziemy mogli wykonać próbę ujawnienia śladu. Ponieważ drzwi mają kolor ciemny, w związku z tym użyjemy proszku, który popularnie nazywamy argentorat, czyli pyliste aluminium. Żeby nie spowodować zatarcia śladu bądź naniesienia śladów własnych, ja założę rękawiczki i tak wykonuje to zawsze funkcjonariusz w czasie oględzin miejsca zdarzenia i ujawniania śladów. Mamy wtedy pewność, że nie pozostawimy naszych śladów, które mogą nam zniekształcić obraz działania sprawcy. Najlepiej, kiedy mamy lateksowe, cienkie rękawiczki, one wtedy nie powodują ograniczenia ruchu rąk. Pyliste aluminium, czyli argentorat, proszę Państwa, będziemy teraz próbowali ujawniać. W czasie ujawniania śladów pokrywamy argentoratem płaszczyznę drzwi. No, należy przeanalizować, w jaki sposób mógł sprawca dokonywać tutaj
dotykania tych drzwi. No na pewno wziął za klamkę, jeżeli nie były zamknięte na zamek, otworzył. Spróbujemy na klamce poszukać śladów. Klamka jest dosyć sucha, metaliczna. Bardzo możliwe, na niej nie widzimy niestety śladów. Pamiętajmy zawsze, że musimy bardzo delikatnie nanosić tą warstwę argentoratu. Spróbujemy tutaj, strząkujemy pędzel po to, żeby bardzo delikatną warstwę nanieść na tych drzwiach. Coś się pojawia. Proszę Państwa, próbujemy to. Delikatnie nanosimy warstwę po to, żeby ta warstwa tego proszku przyklei nam się do substancji potowo-tłuszczowej, która pozostała, jeżeli sprawca dotykał swoimi dłońmi tych drzwi. Widzimy tutaj ślad. Możemy go sobie jeszcze doświetlić dokładnie, żeby był bardziej wyrazisty. Widzimy tutaj opuszki palców. Teraz ten ślad oznaczymy. To jest ten obręb, gdzie mamy ślad. Oznaczymy go numerem 1. Może poprawimy innym kolorem, który będzie bardziej czytelny. Proszę Państwa, teraz ten ślad sfotografujemy, dlatego że podczas czynności, które będziemy wykonywać na tym śladzie, możemy go zniszczyć. Wykonujemy fotografię tego śladu w skali 1 do 1, obiektywem 50 mm. Mamy zrobiony fotograficznie ten ślad. Na zdjęciu widzimy wszystko, co powinno być widać i przystępujemy do zabezpieczenia tego śladu. Ślad ten zabezpieczamy, proszę Państwa, na folii czarnej daktyloskopijnej, folii żelowej, która ma taką właśnie miękką strukturę, jest zabezpieczona folią przezroczystą. Przykładamy do najbardziej wyraźnych śladów. Mamy tutaj opuszki palców. Przykładamy tą folię. Pamiętajmy, że przykładamy ją tak starannie i naciskamy w jednym kierunku, by zlikwidować wszystkie pęcherzyki powietrza. Zlikwidowaliśmy wszystkie pęcherzyki powietrza. W sposób delikatny podnosimy tą folię. Mamy ślad zabezpieczony na folii daktyloskopijnej, na czarnej folii daktyloskopijnej. Ponownie układamy tą folię w ten sposób, jak się przykleja szybki do telefonów, do smartfonów dokładnie mówiąc, żeby zlikwidować pęcherzyki powietrza. Taki ślad później będzie obszyty i opatrzony metryczką, na której jest opis, co zawiera ten ślad, gdzie on został zabezpieczony, kto go zabezpieczał, kiedy to było i gdzie to się zdarzyło. Zobaczcie Państwo, że w momencie zabezpieczania tego śladu zlikwidowałem ten ślad z drzwi. Dlatego wykonałem wcześniej fotografię. Proszę Państwa, teraz muszę przystąpić do dalszych oględzin. Tu nie widziałem żadnego śladu, w związku z tym swobodnie biorę za klamkę. Drzwi są z samym zamykaczem. Prawdopodobnie sprawca, jak wychodził, mógł wziąć za klamkę, ale też mógł drzwi pchnąć. Ja sprawdzę, czy nie ma tutaj żadnych śladów pchania tych drzwi. Posłużę się tu widzenia. Nóżka jest. Sprawca pewno nie wykorzystał jej, bo wtedy byłoby widać, że ktoś jest w pomieszczeniu. Wykonamy taką samą metodą poszukiwanie śladów. Mogło być tu gdzieś coś na krawędzi, kiedy wziął się do drzwi. Szukamy tutaj, czy coś będzie widocznego i gdzie będzie najbardziej dokładnie widoczny ślad. Widać tu ślady. Nie wiemy, czy są to ślady sprawcy, czy są to ślady kogoś, kto wcześniej był tutaj w tej sali. Szukamy tego śladu.
coś jest. Musiał to być wysoki sprawca, bo dość wysoka jest, wysoko postawiona jest dłoń. Cała dłoń widać chyba. Mamy opuszki, mamy linie falangowe palcy. Mamy dużo śladów. Staramy się zabezpieczyć te, które są najbardziej czytelne, żeby móc je porównać ewentualnie ze śladami sprawcy. No tutaj. Tutaj jest najwięcej śladów. Widać, że sprawca prawdopodobnie wychodząc pchnął po prostu drzwi, żeby móc je otworzyć. Laptop miał w dłoniach, więc prawdopodobnie drugą rękę miał zajętą. Bierzemy arkusz folii dakteloskopijnej. Gdyby śladów było więcej albo zajmowały dużo miejsca, używamy wtedy dużej folii dakteloskopijnej, która po prostu zabezpieczy wszystkie ślady na jednym arkuszu. Tamtą dużą folię, którą przed chwilą pokazałem, używamy do śladów traseologicznych, czyli śladów obuwia. I również ta sama czynność, proszę Państwa, przykładamy tutaj rozwarstwioną folię. O! Teraz możemy sobie przyjrzeć się uważnie tym śladom i tam, gdzie są najbardziej wyraźne, przyłożyć folię daktyloskopijną, tak jak na poprzedniej stronie, w sposób delikatny wyciskamy pęcherzyki powietrza, tak żeby nie było żadnych pęcherzyków, bo w tym miejscu nie odwzoruje nam się ślad na czarnej folii daktyloskopijnej. Widać ślad paluszków, bez folii widać lepiej. Mamy tutaj dłoń, poduszki, dłoni. Zabezpieczamy to również w ten sposób. Odciskamy tutaj. I taki ślad, proszę Państwa, również obszywamy i opatrujemy metryczką, na której jest napisane, kiedy to było zabezpieczone, w jakim miejscu był zabezpieczony ten ślad i kto go zabezpieczał. Takie ślady oczywiście zabezpieczone chowamy do naszej walizki i oddajemy prowadzącym sprawę. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że śladów może być dużo. W związku z tym musimy również przejrzeć teraz miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia. Ja pozwolę sobie przejść teraz z tą walizką na biurko, które tutaj widzimy, bo na tym biurku z relacji pracownika tejże uczelni stał ten laptop. A więc zabieram wszystkie materiały swoje i udaję się w kierunku tamtego biurka, by tam zabezpieczyć ewentualnie napotkane ślady. Proszę Państwa, jesteśmy już w pomieszczeniu, w którym dokonano kradzieży laptopa. Znajdujemy się przy biurku, na którym z informacji wynika, ten laptop był pozostawiony. Na biurku, poza mikrofonem i notatnikiem, nie mamy nic. Poszukamy śladów na tym biurku. Użyję do tego pędzla z pióra Marabuta. Jest to pędzel o bardzo delikatnej konstrukcji. To biurko jest dosyć o specyficznej nawierzchni, w związku z tym pędzel Marabuta da możliwość ujawnienia tych śladów, jeżeli jakieś będą. Może będą, ale nie muszą, bo jeżeli laptop stał na tym stole, prawdopodobnie sprawca wziął go tylko w ręce, pod pachę albo w dłoń. Nie był to duży laptop, więc nie było na pewno problemów. Ale poszukamy, nie możemy pominąć żadnego śladu. Oczywiście wcześniej wykonałem tutaj fotografię również tego biurka, jego usytuowania względem drzwi, bo to są bardzo ważne, żeby pokazać, jak daleko jest do drzwi, ile czasu sprawca powinien poświęcić na przejście od tego biurka do tych drzwi, czy od drzwi do biurka. Szukamy teraz tego śladu piórem Marabuta. Ona jest bardzo delikatnie, nanosi bardzo delikatną warstwę. Ja nie spodziewam się, przyznam szczerze, tutaj śladów. Jeżeli to mogą być jakieś rozmazane, stare ślady wykładowcy, który prowadził tu zajęcia. Jest tylko jakaś jedna plamka nieczytelna. Śladów nie ma. Możemy sobie doświetlić jeszcze, proszę Państwa,
choćby nawet telefonem, jeżeli nie mamy przy sobie latarki. Dzisiaj mamy taką możliwość, że smartfon przydaje nam się do różnych celów. Śladem ślizgowym oświetlamy, nie ma nic. Telefon nie jest tylko, jak widzicie Państwo, do dzwonienia, ale czasami może być przydatny w czynnościach służbowych. Nie mamy tutaj śladu, ale proszę Państwa, tu leży notatnik. Tu leży notatnik, może sprawca przełożył go, żeby nie przeszkadzał mu podczas kradzieży tego laptopa. Ja postaram się poszukać śladów również na tym notatniku. Notatnik to papier. Na papierze nie ujawniamy śladów argentoratem, tylko sadzą albo proszkiem ferromagnetycznym. Ja użyję tutaj proszku ferromagnetycznego. Proszę Państwa, i pędzla, który do nanoszenia tego proszku służy. Ten nie. Jeszcze dodamy drugi. O! Tu jest większa ilość. To jest, jak widzicie Państwo, odpowiednio ukształtowany magnes, którym nanosimy na papier tą substancję. O! I mamy tutaj jeden malutki śladek, prawdopodobnie kciuka. Bardzo delikatnie nanosimy. Potem oczywiście strzęchujemy ten proszek i jeszcze samym magnesem przejeżdżamy, by zebrać nadmiar tego proszku. Już mamy ten nadmiar zebrany. Proszę Państwa, i przystępujemy do zabezpieczenia tego śladu. Jego również możemy sobie, proszę Państwa, oznaczyć, gdzie go mamy. Powinniśmy teraz wykonać zdjęcie tego śladu, a następnie zabezpieczyć go na folii daktyloskopijnej, tak jak zabezpieczaliśmy na drzwiach do sali wykładowej. Proszę Państwa, pokazaliśmy Państwu sposób zabezpieczania jednego z podstawowych śladów na miejscu zdarzenia, śladów daktyloskopijnych, to jest śladów linii papilarnych. Oczywiście na takim miejscu zdarzenia możemy znaleźć szereg innych śladów, choćby śladów traseologicznych, czyli śladów obuwia, bo przecież nie jesteśmy ptakami, fruwać nie umiemy. A żeby wynieść stąd ten laptop, trzeba było wejść którymiś drzwiami do tego budynku, trzeba było przejść którymś z korytarzy i dojść tutaj. A więc teraz powinniśmy, oczywiście wykonując te czynności, powinniśmy najpierw dokładnie sprawdzić podłoże, którym tutaj do Państwa szedłem, do tej sali, i sprawdzić, czy nie ma tam śladów, wyrazistych śladów obuwia. Oczywiście musimy dokładnie sprawdzić całą nawierzchnię podłogi, ustalić, którym wejściem sprawca mógł wejść, które było otwarte w danym momencie, kiedy do tego zdarzenia doszło, i zabezpieczyć ślady traseologiczne. Oczywiście sprawca, wchodząc gdzieś na przykład przez okno, mógł się skaleczyć. Mogły zostać ślady biologiczne, czyli ślady krwi. Dzięki nim możemy ustalić DNA sprawcy. Także na miejscu zdarzenia spędzamy nieraz kilka godzin, żeby znaleźć wszystkie ślady, czyli ujawnić je, zabezpieczyć najpierw fotograficznie, a następnie zabezpieczyć je w sposób właściwy, stosownie do podłoża, do rodzaju tego śladu, i opatrzyć metryczką. Tutaj Państwu pokażę. Tak mniej więcej wygląda metryczka, na której jest napisana treść, gdzie zabezpieczono ten ślad. Takie metryczki przypinamy do każdego śladu. Zajęłoby to bardzo długo, żeby Państwu teraz to wszystko pokazywać. Chcę tylko wyjaśnić. Na tej metryczce piszemy, tak jak wcześniej mówiłem, gdzie zabezpieczono ten ślad, w jakim budynku, kiedy, czyli piszemy dokładną datę, i kto zabezpieczył. Taki ślad nazywa się właściwie zabezpieczony technicznie i zabezpieczony procesowo. Wtedy jest on w pełni wiarygodny do dalszych analiz procesowych. Drodzy Państwo, moglibyśmy tak długo o tym mówić, bo zdarzenia są przeróżne, są wydarzenia, są wypadki, są kolizje, są pobicia, są zabójstwa, są kradzieże, jak tutaj w tym momencie. O tych wszystkich zdarzeniach, o śladach usłyszymy
na zajęciach kryminalistyki, które mam przyjemność prowadzić w tej uczelni, jak również kryminologii, która jest ogólną nauką o przestępstwie, o przestępcy. Ale żeby o tym wszystkim móc się dowiedzieć, żeby wziąć w ćwiczeniach udział, które tutaj w tej uczelni prowadzimy, zapraszamy do uczelni, Państwowej Uczelni Zawodowej imieniem Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Będzie nam miło razem się spotkać, kiedy będziemy mogli sobie te ćwiczenia wspólnie przeprowadzić i nauczyć się, jak się ustrzec krzywdy, włamania, kradzieży bądź pobicia, a może nawet wskutek wplątania się w jakieś bardzo niekorzystne sytuacje zabójstwa. Dziękuję Państwu.